Jak to się dzieje, że jest full pięknych dziewcząt, a ja wybrałem tą najpiękniejszą? Cześć, Syla. Cześć. Co u ciebie? A dobrze, fajna impreza jest, fajnie się bawię, jest dobrze. Długa trasa była tutaj do Białego Żagla? Ile kilometrów przejechałaś? O, sporo, jakieś 700. W jedną stronę. Skąd ty jechałeś? Ze Sztokholmu czy z Brukseli? Lubelskie. Lubelskie. Gdzie mieszkasz na stałe? Okolice Tarnogrodu. O Jezu, moi kochani, Syla jest z nami dzisiaj w Białym Żaglu. Jak widać, jest żywym dowodem tego, że warto było przejechać tyle kilometrów, żeby bawić się na żywo razem z nami tutaj właśnie w tym miejscu. A co sądzisz o disco polo? Jest w porządku. Jest, aczkolwiek to nie jest mój jakiś tam wymarzony rodzaj muzyki. Nie, ale... ja myślę, że ulubiony. Powiedzmy. Ale na pewno jest to ulubiony styl muzyczny Pawła Berlińskiego. A no to także i mój, tak samo, tak, tak. Jak Pawła, to i mój. Akurat Sylwię zaprosiłem, zaraz specjalne zaproszenie. Tak. Bo wierzę w nią, jest fajna piosenka. Stary diskopolowiec Paweł Berliński. Coś w tym jest. Ja lubię disco polo i wierzę w tych ludzi. Jak Paweł lubi, to i ja. Moi kochani, to muzyka disco polo wybudowała tutaj dodatkowe fundamenty pod kolejną salę, która już niedługo otworzy swoje podwoje. Bądźcie czujni. Paweł, jak Biały Żagiel planuje ekspansję na kolejne tereny dalsze tutaj wokół Białego Żagla i wokół jeziora? Będzie teraz robiona, akurat jest teraz robiona nowa sala, fajna, która będzie salą VIP-owską. Cały czas coś robimy, żeby było lepiej. Będzie... A jest specjalna loża dla Syli? Dla niej zawsze jest? Będzie loża w tym lokalu. No, i tak ma być. A jaką masz sypialnię swoich marzeń? Sypialnię? Wodne łóżko. Paweł, co ty na to? Musi być wodne łóżko. Jest dobrze. Świetne. I musi być dużo kwiatów dookoła. No i może jakiegoś masażystę. Masażystę? Tak w pakiecie. O, Paweł! Mogłeś mnie pomasować trochę czasami. Moi kochani, zobaczcie, co się dzieje. Niesamowite rzeczy w Białym Żaglu. Paweł zostaje w roli masażysty. Syla będzie masowana, a ja, moi kochani, będę w dalszym ciągu śpiewał. Bye, bye, maleńka. Bawcie się z nami, zostańcie i pamiętajcie, za rok 21 urodziny, czyli oczko, już się boję i już pękam przed tym, co się tutaj wydarzy. A wy? My też się boimy. Będzie zajebiście. Ja myślę, że operator, kolega Królczyk Łukasz, też czuje się troszeczkę tą sytuacją zaniepokojony. Łukasz to jest przyjaciel rodziny, to jest bardzo poważny człowiek na poważnym stanowisku. Przyszywany to przyszywany, ale w rodzinie.